Jakieś trepy się do mnie prują pod filmem z WZ-o, że się nic nie znam i że w ogóle polski nóż befujka i niedobry i że tylko i wyłącznie austriacki Glock, więc załatwiłem sobie tego Glocka i już nagrywałem film, ale przyszła burza i wszystko poszło w cholerę i całe szczęście, bo wpadło mi o wiele więcej fajnych pomysłów do głowy, ale dzisiaj nie o tym, ponieważ okazało się, że mam po prostu popieprzonych znajomych, którzy kupili sobie całą edycję kolekcjonerską Johnny'ego Walkera poświęconej serialowi Game of Thrones, grze o tron. Nie wiem, ja większości z tych butelek w ogóle w sklepie nie widziałem, ale to też dlatego, że po prostu jak idę do sklepu, to nie patrzę na mocny alkohol i nie patrzę tym bardziej na Johnny'ego Walkera. Niemniej jednak, dzięki uprzejmości mojego ukochanego pana Męczy Było, jestem w stanie otworzyć i spróbować te trzy zacne, unikatowe, kolekcjonerskie butelki. A w całą serię poświęconej temu serialowi wchodzi przede wszystkim White Walker, który był jako pierwszy i później uzupełnieniem serii były te dwie butelki, czyli A Song of Ice i A Song of Fire, reprezentujące dwa rody Starków z północy i Targaryenów rodu Smoka. Oczywiście tutaj bez żadnych tajemnic, wszystkie te etykiety nawiązują bezpośrednio właśnie do serialu, do Gry o Tron. Mamy tutaj Smoka, mamy tutaj zrobionego White Walkera, w tym dałem zbroi tego chodzika zimowego, ja już to oglądałem dawno temu, nie pamiętam, no wszyscy wiemy o co chodzi. I tutaj mamy wilka, no ale co jest ciekawe, każda z tych whisky jest unikalna, każda z nich jest unique blendem. Każda z nich opiera się na zupełnie innej whisky, ma zupełnie inny charakter i zaleca się ją podawać praktycznie w trzy różne sposoby. I tak zaczniemy sobie od tego, od czego się zaczęło, to jest bodajże premiera w 2018 roku tej butelki, czyli White Walker. I tutaj z tyłu mamy napisane Freeze for an unexpected icy reveal, więc ona cały dzień była w zamrażarce. Tutaj jeszcze w ogóle miało być coś takiego, że jak ona jest w zamrażarce, to nie wiem, się pojawia coś na tej etykiecie czy nie. Nie wiem, nie zauważyłem tutaj żadnej zmiany, nie wiem o co chodzi, czy to bubel, czy ja rzeczywiście czegoś nie widzę. W każdym razie White Walker opiera się na single maltach z Cardu oraz z Clenelish. I to są generalnie destylarnie, które chyba w ogóle są w portfolio Diageo, czyli jakby właściciela Johnny'ego Walkera, ale też to są destylarnie wysunięte najbardziej na północ Szkocji, które mają oddać zimowy, północny charakter whisky. A Song of Ice to whisky, która również jest z północy, również trzonem tej whisky jest single malt Clenelish. Ma być trawiasta, zielona, z nutami wanilii, tropikalnego owocu. Is best enjoyed over ice for a cold smooth finish, czyli będziemy ją próbować na czyściocha, ale też będziemy ją próbować normalnie w tamblerze z kostką lodu, tak jak zaleca producent. Oraz mamy trzecie, Song of Fire, który z kolei będzie, podejrzewam, że totalnym kupsztalem, ponieważ jest on oparty głównie na whisky torfowej z Kaol Ili z Ili, którą niestety miałem nieprzyjemność próbować, wiem jaki to szrot. No i tutaj ona też ma być delikatnie torfowa. No i this blended scotch whisky is best enjoyed neat for a warm smooth finish, czyli czysta w temperaturze, powiedzmy, że pokojowej. Co więcej, no nie ma tu co się oszukiwać, jest to dalej Johnny Walker. Wszystkie te whisky są farbowane karmelem, co już jest i generalnie no... No nie robi się tak whisky wysokiej półki, no ale wiadomo, to jest kolekcjonerska edycja dla porąbów, nie oczekujmy za wiele, to w końcu Johnny Walker. Te butelki, z tego co widziałem w internecie, nie są wcale jakoś drogie, albo przynajmniej nie były, bo teraz z tego co wiem, są one trudno dostępne. No także jest tutaj pewien fikołek, że możemy spróbować jak to smakuje. Słuchajcie, zaczynamy od tej najbardziej zmrożonej, czyli otwieramy White Walkera. Serio? Nawet nie ma jak... Nawet nie ma jakiegoś piździka, żeby to lepiej naprawdę. To jak berbelucha za trzy dychy z Lidla, no. Chrystusie. Ale o dziwo, nawet git to pachnie. Dobra, odwracamy te butelki na bok, bo teraz one nam są tutaj niepotrzebne. Myślę, że tyle wystarczy. No tutaj zmrożenie dało nam nawet całkiem niezłą gęstość. W ogóle tutaj są, z tego co wiem, takie dzikie woltaże. To ma 41,7%. Tutaj mamy z kolei 40,2, a tutaj mamy 40,8 chyba, więc takie niecodzienne woltaże. Dobra, tutaj mamy White Walkera. Song of Ice spróbujemy sobie w snifterze, ale też od razu podamy go na lodzie. I na sam koniec Johnny Walker, A Song of Fire. Okej, skupiamy się.
White Walker, czyli ta pierwsza whisky z edycji Gry o Tron, jest zmrożona, więc na to też trzeba wziąć poprawkę, ale naprawdę bardzo ładnie pachnie. W ogóle pachnie tak, jak chciałbym mieć takie męskie perfumy. Delikatnie deserowo, głównie destylatem, nie ma w niej żadnych wiodących aromatów. To jest po prostu przyjemny zapach whisky w kolorze, no taki pilsik bardzo delikatny. Widać, że tutaj starzenia nie ma. Tutaj i tak wszystkie chyba te whisky są starzone w beczce po bourbonie. Zapach ładny, aczkolwiek bardzo pospolity i nie wyróżniający się niczym. Totalny tytoń i drewno, mogło być gorzej. W smaku jest tytoń i drewno, Marlboro w mordzie, ale jest o wiele lepsze niż Red Label, to na pewno. Jest o wiele lepszy niż czerwony jaś wędrowniczek. Szału nie ma. Powiedziałbym, że jest takie dalej nijakie drewno, tytoń, ale lepsze niż czerwone. Ło. Sprawdźmy w zapachu, jak się prezentuje Pieśń Lodu. O, na przykład Pieśń Lodu pachnie zupełnie inaczej. Tutaj mamy jednak zapach taki bardziej deserowy, słodki. Tutaj w Pieśń Lodu mamy z kolei rzeczywiście nuty floralne, nawet powiedziałbym, że siano, pieprz przede wszystkim, biały pieprz się wysuwa. No totalnie. Totalnie jakbym w moździerzu rozkruszył pieprz. Z kolei gdzieś może delikatnie jakiś orzech tu się pojawia. Powiem tak, nos jest moim zdaniem mniej atrakcyjny niż to pierwsze. Ale na pewno trochę więcej się w nim dzieje, jakby jest więcej komplikacji. Mniej wykrzywiło ryja, jest o wiele słodsze, zdecydowanie. Song of Ice jest zdecydowanie słodszy niż White Walker. To nie ulega żadnej wątpliwości, ale z kolei dalej, jakby w tej whisky się za bardzo nic nie dzieje. W sensie ciężko jest powiedzieć, czym smakuje ta whisky, poza tym, że smakuje whisky, nie? Jakby wiecie, są whisky, w których możemy od razu ułożyć kierunek, że tam, nie wiem, pachnie orzechem włoskim, orzechem laskowym, rodzynkami, nie wiem, suszoną śliwką i tak dalej. Tutaj takie... okej, okay, ale wciąż bliżej nieokreślone. Ale zdecydowanie lepszy niż White Walker. No ten White Walker to na razie taki szrocik, nie? Taki do kolki, do Sprite'a. Tutaj nawet uważam, że nad tą whisky można usiąść. Ona nie jest jakoś zła, odpychająca, aczkolwiek jest dalej raczej simple whisky. Przyjemniejsza, zdecydowanie więcej się w niej dzieje. Ja to bym się nawet zgodził, że ten taste of vanilla. Trochę nie widzę tutaj tych tropikalnych owoców, ale jako tako ten grassy green with notes of vanilla no, można to naciągnąć. No jakbym miał na razie wybierać z tych dwóch, to ten Song of Ice totalnie wygrywa. Przejdźmy do ostatniego. Song of Fire, Pieśń Ognia. O, Pieśń Ognia wcale nie wali jakimś torfem chamskim. Aczkolwiek takie nuty ziemiste, takie doniczkowe, ziemi ogrodowej się pojawiają. Ale też powiedziałbym, że toffee, czekolada nawet. No też tutaj już mamy ten nos o wiele bardziej złożony, ale jest taki dosyć zamglony. Ta whisky jest ciepła, ona cały czas stała normalnie na stole, więc wydawałoby się, że powinna być bardziej ekstraktywna, bardzo subtelna, ale tak właśnie ziemisty taki profil, ale żadnej słoności, żadnej wędzonki jako tako. Nawet powiedziałbym, że gdzieś orzeszki solone. No dobra, no nie mówiłem, że nie było słoności, ale o Boże, jak to są arachidowe, no te takie orzeszki ziemne, o, orzeszki ziemne. Może gdzieś delikatnie byłbym w stanie te orzeszki ziemne faktycznie w tym aromacie zahaczyć. Jeszcze raz sobie przepłukam ryja. O kurde, to jest dobre. O kurde, to jest dobre, tej. Ej, no dobra. Powiem tak, White Walker śmietnik, tutaj Song of Ice nawet, ale ten Song of Fire to jest konkret. Ty, to dobre jest. W sensie, no nie żeby było jakieś wybitne, ale na tle tych dwóch butelek to jest naprawdę dobre. Słuchajcie, to jest słodkie, to jest deserowe, to jest delikatnie ziemiste. Bardzo duży balans jest w ogóle w tej whisky, jest naprawdę mega ona zrównoważona. W aromacie cały czas ten taki karmel toffee się przewija i jest bardzo gładka przede wszystkim. Tutaj też niby mamy tam nieco ponad 3 lata, bo to nie jest jakiś blend rocznikowy, tutaj jest kupasz wszystkiego, ale na pewno beczka po bourbonie. W ogóle nie ma chamskiego tytoniu, nie ma turbo chamskiego drewna, jest naprawdę duży balans, duże ułożenie, ona jest w miarę słodka, gładka. Kurde, no ej, bez kitu, to jest chyba najlepszy Johnny Walker, jaki kupiłem w swoim życiu. No jeszcze nie piłem tego niebieskiego, ale to jest naprawdę dobre. No nie, szczerze, no nie za bardzo jest się do czego przyczepić, no jakby, no to nie jest tak, że się tym jaram, że to jest mój smak, czy coś ten deseń, ale
Jakby naprawdę tu się nie ma do czego przyczepić. Nawet po przepaleniu z wodą, finish jest bardzo miękki. To jest naprawdę chyba bez kitu najbardziej udany Johnny Walker, jakiego piłem w swoim życiu. Jeszcze pozostaje mi spróbować, jak się tutaj sprezentuje już wymieszany z wodą podany na kostce lodu ten Song of Ice. O, w zapachu trochę orzech włoski się otworzył na tym lodzie. Nie, dobra, jakby przy tym to wszystko to jest takim gównem. Podsumowując, widzowie, po spróbowaniu całej serii Johnny'ego Walkera poświęconej grze o tron, nawiązującej do kultowego serialu, przy którym wszyscy siedzieliśmy pod telewizorami i wyczekiwaliśmy następnego sezonu, zdecydowanie pierwsza edycja White Walker jest totalnym śmietnikiem. W ogóle jest szrotem do picia, nic tam się nie dzieje, Basic Beach zalać to Coca-Colą. Tutaj można powiedzieć, że przy Song of Ice nawet coś się dzieje, można do niej nawet usiąść, być może jest jakaś grupa koneserów, której odpowiada coś takiego. No dla mnie jeszcze trochę jej też brakuje. Zdecydowanie najlepszym graczem z całej serii jest Song of Fire, który naprawdę jest pięknie zbalansowaną łychą, która jest też w miarę kompleksowa i jednocześnie dalej uważam, że ona jest prosta. Tutaj nie ma jakiejś super głębi aromatycznej, natomiast generalnie z kilku różnych dziedzin wachlarzy smakowych można coś skomponować. Więc z całej serii, jak zobaczycie gdzieś tutaj A Song of Fire, to jak najbardziej bierzcie. Jest to butelka absolutnie godna. Piszcie w komentarzach propsy dla pana Męczy Buły, bo to dzięki jego uprzejmości jestem w stanie zrobić tę degustację. Ja nigdy w życiu bym się na to nie szarpnął, ale wiecie, to są friki, on tam na swoim weselu to nawet puszczał muzykę tam z gry o tron, jak wszystkich mordowali. Nie wiem po co, bo nikt nie umarł. Do następnego i z fartem.